forgiven. Kaisar will not extend this mercy a second time. My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. Incidentally, it will interest you to know that the man you seek has fled the Strip and is likely making haste for Kaisar's camp as we speak. Wow! Nieźle. Vulpes Inculta. To nie jest ten, który cały Nipton wyrżnął? Nie wiem, ale po prostu wyszedłem z hotelu i bezpośrednio coś takiego się tutaj zdarzyło. Koleś mówi, że Cezar chce mnie widzieć, że wybacza mi wszystkie winy, jakie do tej pory wyrządziłem Legionowi, odpuszcza mi wszystko. Niewiele im zrobiłem, po prostu jedną grupę zaatakowałem, później zaczęli mnie napierdalać. I odpuszcza mi wszystko, przyjść do nich, uwaga, w to miejsce, coś tam Hill, gdzie znajduje się drugi komputer. Ale w sumie mogę w 38 wejść też tak z tym, no nie wiem. W każdym razie mówił o Benem, że Beny ucieka właśnie do Cezara i teraz mam przejście przez ich ziemię. Spoko, mam iść do Cezara. Czemu Cezar chce mnie widzieć? Go to him, and you will understand. See Kaisar by way of Cottonwood Cove, south of Nelson. The Cursor Lucullus will be waiting. Symbol Cezara dostałem jeszcze. Dajcie Cezarowi, co cesarskie, tak? Nieźle. Nieźle. Tu mi pokazuje, tam mi pokazuje, co to jest? A, tu do Hausa, a do Beniego mam iść. Boże, aż tu. I tutaj mam też iść, tak? Tu zmierza Beny, czyli tutaj jest to drugie gówno. No wiem, tutaj jest gdzieś kino samochodowe. Tutaj gdzieś to miasto było, nie? No to jest za tym miastem, to przy okazji je odwiedzimy. Nieźle się tu porąbiło, dobra. Dobra. Zobaczmy, co to jest ten symbol Cezara w ogóle. Gdzieś to powinien być. Symbol Cezara. A, jakiś taki medal. Medalion. Spoko, spoko. Możemy z nim jeszcze pogadać. Aha, nie możemy. O, i to jest na przykład ten jeden z tych kolesi, o których mówiłem na koniec poprzedniego odcinka. Mam kilka pytań. Kim jesteś? Tommy Torini w The Tops. Poszukaj artystów. Może go szepnąć słówko o twojej sprawie. Yeah? Hey, you're all right. Wiem. I'll do it for 100 a night. No, 50. No, 20. 10. Just don't rob me. I'll do it. Nie cen się tak nisko, zaskurzysz na znacznie więcej. Wow. Wow, jeez, what was I thinking? You're right. I gotta go in there with a cool head. Tell them how much I'm really worth. Super. Znajdź jeszcze trzech. Okej. Okay. Może jak znajdę wszystkich, to z nim pogadam. Albo zobaczymy, czy jednostkowo coś mówi. No wiadomo, im więcej ten mu powie, im więcej mu da, to tym więcej ja zarobię, bo dostaję 5% z tego, nie? Ten już biegnie. Aces Theater. Gdzie on pobiegł? Od razu tam. Wow, nieźle, okej. This new act is out of sight, baby. We're bringing the caps like a new Coca-Cola bottling plant. Słucham? Już? Zatrudnionych przeze mnie ludziach. That comedian, you mean? Yeah. He was a hell of a haggler. Cost me a pretty cap. Hope he's worth it. Here's your 5%. Zyskuję pozytywną reputację. Jej! Brzmi świetnie. Do widzenia. Nie wiem, ile dostałem, nie zauważyłem, ale nieważne. Mam lepszą reputację już i może teraz mnie przyjmie ta. W ultra luksie może mnie ta laska przyjmie.
Fajnie by było. Dobra, idźmy do Ultraluxa i zobaczmy od razu, czy da się to zrobić. Bo jak tak, to będzie super. Tamten koleś cały czas czeka, nie? Muszę mu w sumie powiedzieć. Co porozmawiać w naszym układzie? Tak, poszukuję zaginionego syna, postaram się go odnaleźć. He's got less sense than a Brahmin at a crossroads. I'd not be one to complain if you got lost for good, kid. If it makes Hex suffer, then I'm all for it. A może tak Heka se zabi, ale tego syna to szuka z, pozmawiać z tym, o tym z Walterem. Może tego syna ocalę, a Heka zabije. Może zainteresuje cię fakt, że Hek jest teraz zupełnie bez ochrony. W tej chwili mnie to nie interesuje, przykro mi. O. So Ted's nowhere to be found, and Hex quite unprotected while looking for him, huh? Hell, it sounds like the perfect time to get even. Hex won't know what hit him. What do you say? Coś w tym jest. Może Hex posłuchałby twoich bagn, gdyby życie jego syna było zagrożone. A ransom? I doubt that Snake's got enough soul to care that much for his own young'un. Besides, what's to stop him after his son's returned? No, Hex only knows greed and pain, kid. It's high time he got paid back in kind. His life or his son's. Either way, I win. Okej. To na razie. Zobaczymy tylko, czy ta babka jak nas przyjmie, to zrobimy to zadanie. Jak nie, to pójdziemy sobie stąd dalej. Jeszcze mi zostało to kasyno Vault 21. Może to jest po prostu krypta 21. I da się tam zejść. Zobaczymy. Nie zdziwiłbym się właściwie. Skradanie się. Musiałbym mieć cechę. Jasne, proszę. W waszym banku. No może twoja broń też tam jest. Czekaj, przepraszam. Właśnie, ona nie ma żadnej broni i zastanawiam się, czy to nie jest gdzieś tutaj w tym właśnie banku. Jest deponowane. W tym albo w innym tym. Członek stowarzyszenia. Gdzie ja tu miałem, kurde, iść? Gdzie się tu szło? Tędy coś jest, o. Tu jest bank, tak? Czyli tutaj jest moja broń. Humbly at your service. Kapsle na żetony, do widzenia, dobra. Tylko czy z nim się da... How may I be of service, sir? Czekajcie. Tak w ogóle to się przebiorę. How may I be of service? You'll have to look elsewhere. You're either in it. This honorary member nonsense is just... Okej. No na razie. Chuju. Hej. Co ty taka zwdowiała siedzisz? Gdzie to się tutaj łaźnie? Tak, to tutaj się szło. No i zobaczymy, czy ona mnie przyjmie w ogóle. Może się uda. Cześć. Welcome to the Ultralux. I do. Czy zgodzisz się wesprzeć moją kandydaturę na honorowego członka? The answer is still no, I fear. You need to be the talk of the town. Come. Rozumiem. Dobra, ona już wszystko. Dobra, nieważne. Czy jednak nie? Za mało. Jakby pierwszy stopień sławy to jest za mało. Potrzebny nam drugi stopień, czy tam nie wiem ile tych stopni tam jest. Zamknięte. Chociaż mam ochotę ich wszystkich wytłuc, jak już. Że tu są kurwa drzwi. A tu ich nie ma. No what the fuck. Chyba, że od tamtej strony się, gdzie te zamknięte widzieliśmy. Dobra, też jest taka możliwość. Hello. To ty? Okej, ja wszystko otrzymałem, a zobaczmy na nią. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Kurwa, no niby otrzymała wszystko, ale jednakowoż mi się to nie podoba, bo nie otrzymała uprzednio wszystkiego. No gdzieś ta piła zaginęła, za nią dałem 3600 kapsli, no. Nie można od tak mi po prostu tego
odebrać. Revolting cocktail. Revolving, revolting. Don't be carrying any guns into the casino. Bl, 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 bl. Dobra, idziemy jeszcze do tego Vault 21. Zobaczyć, co tam się dzieje. Zapisywanie. Wow, a tu jest też niezły budynek. Ale nie, czekajcie, to jest reszta tego Deluxe, tak? No to gdzie jest ten Vault 21? Sklep z pamiątkami skrypty 21. O, to ciekawe. Wejdźmy do tego sklepu. Sara, cześć. Hi, I'm Sarah, Sarah Weintraub. Welcome to the finest Vault Hotel in the whole world. Szukam Carlitosa, znasz go? Carlitos, huh? Yeah, I do. Try the diner. But don't start any trouble, you hear? Spoko, spoko. Czyli tutaj się ukrywa ten Carlitos, ten narzeczony z omerty tej dziwki jednej, nie? Joanne, czy jakoś tak. Chcę wynająć, powiedz, czym handlujesz z tym. Sprzęt skrypty grubo, możesz pokazać, co masz na sprzedaż? Dobra, dobra, dobra. Sara, poczekaj, czy ty naprawdę masz jakikolwiek sprzęt skrypty? Okej, I do, but who wants a lame sensor module or a nitrogen canister anyway? Aha, tylko pamiątki. All the popular stuff has been sold, especially the vault suits. I need to find more because people buy them like hotcakes. Leather suits are good times. Thinking about that just blows my top. Wiesz, skóra to moja specjalność. Rozepnij, podgrzej i wetrzyj na błyszczacz, co? Really? Well, I don't even know what to say to that. Okej, retoryka 75, tylko nie mów tu teraz, nie chcemy zbytnio wzbudzać towarzystwa, prawda? Ha ha ha. Okay, why don't you help me out? And in the meantime, I'll think about where to take advantage of your skills. Shit! Przyniosę ci też stroje boomersów, będziesz mogła je naprawić, sprzedać. Możesz na to liczyć. Potrzebuję większego handlu. Faktycznie ma tu sprzęty, skrypty. Nie. To nie tylko gdzie ta krypta to jest tak naprawdę. Skrzynka. Terminal gościa, o. Historia. Raj równości, bla bla bla. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie ona jest. Otwierając się na nowy świat. Ku pamięci pana House'a zmienił większość bla 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 bla. Dobra. Wstecz. Wiadomości mailowe. Wiadomości wysłane. Wstecz. Przeklikam to wszystko. Menu jadalnik, katalog prezentów. Wygoda. Polędwica z bramina. Dobra. Nic tu nie ma ciekawego. Odnośnie ten, ale drzwi są skrypty. To w ogóle to jest krypta. Bardzo płytko. Ale jest krypta. No nie wierzę, żeby to zbudowali później. Nie, to musi być krypta. To jest krypta. Ha! Strasznie dużo tu krypt. 21, 22, 3, 34 od zrąbania. I dobra, idziemy do tego Carlitosa. Z nim tam pogadać. Boże święty, co tu się dzieje? W dół, w górę, ewe. Nie wiem, gdzie iść. Pusto tu jak ja pindolę. To wygląda jak kuchnia, nie? Carlitos, Tempadzido, gdzie jesteś? Czemu tu nikogo nie ma? What the fuck, seriously, czemu tu jest tak pusto? List ze stripu. Tracę karmę? Nie. Pierwszy list ze stripu. Zobaczymy. Droga Edno, przegrałem w kasynach jeszcze... W kasynach nasze wszystkie pieniądze jak najszybciej prześlij mi więcej. Odkujemy się, zaufaj mi, Leny. Tu jest Mark znowu, no tak. Listy ze stripu. Czy rozumiem, to są takie znajdźki, które tak można szukać, ale to nie wiem, czy one cokolwiek wniosą, jak je się wszystkie znajdzie. Czekajcie, bo tutaj mamy ogólnie w zadaniach to.
To się nie skończyło. Znajdź Carlitosa. Idziemy teraz za znacznikiem. Tak będzie najlepiej. Tu gdzieś w lewo. O, tam widziałem jakichś ludzi. Jest. Gdzieś jest. Po lewej. Po prawej, czyli tam. Ups, tu się coś zapadło. Gdzie ten kutas? O, jesteś, Carlitos. Wstawaj, pało. Twoja ukochana, co prawda prostytutka, ale jednak. Oczekuję cię. Jestem tu na prośbę Joanny. What did you say? I mean, Joanna sent you. Please tell me, is she all right? When did you see her? What does she have to say? Nie wiedziała, czy jeszcze żyjesz. Then she has to know. I'm ready to help her escape once and for all. Am I even scared of Cacino and all those fuckers? Joanna and I are dead anyway if we don't get the hell out of here. Kminie. Czemu jej nie wyciągniesz z gomory? What, you think I can just waltz in there and take her away? She's there, doll, now, okay? Besides, I step in Gamora and I'm as good as dead, you hear? You don't just leave the Emeritus unless it's in a body bag. Zadam się kilka pytań. Haha, nic to nie dało. Z nią porozmawiać nic za darmo. Okay. You try that and let me know, okay? How she looks, what she's wearing, she's safe, anything. I'll pay you, you hear? Okay. Wiesz, jaka z nim mamy umowę. Deal. Come back. Plan z Joanną. Więc żyjesz w krypcie 21. Okej. Bardzo się zmieniła. Aha. I was untouchable once, but Mr. House is a god. You got that? Mm-hmm. Kminie. Co Sara tu robi? Sara makes this hole look like a palace. Damn nice pair of gams on her too. She never walks outside though. Okej. Dobra, chodźcie, idziemy. Idziemy z tego miejsca. No, niedostępne. No tak, jest rozwalone, więc po prostu zamknęła to, żeby się tu nie dało. Ups. Na to już nie mogło chyba nic poradzić. Shit, man! Wychodzimy stąd. Tylko jak? To jest bardzo dobre, kuźwa, pytanie. Chyba tędy jakoś. A jak ja mam stąd, kurwa, wyjść? Tu byłem. Jebana krypta, wygląda dokładnie tak samo wszystko. Wszędzie jakieś korytarze. Kto projektował tą kryptę? Nie, schodzę w dół, a ja nie powinienem tu iść. Nie, tu nic nie ma. Niech mnie szlak. Boże święty. Dobra, muszę ci się trzymać cały czas prawej strony. I wyjdę stąd, dobra. Trzymaj się prawej ściany i wyjdziesz. A. Co to jest to? A to są jakieś śruby tylko. No, a co my tu mamy? Mamy tutaj odlot. Ale jaki z nim? Mamy tego od zajebania jeszcze więcej. Idziemy stąd. Tak! Są schody z góry. Nie no, czekajcie, coś mi nie pasuje. What the fuck, gdzie ja przylazłem? To na pewno nie tu. Na wprost, na północ. Ale ja byłem na dole wcześniej. Może w dół? Nie. A, zgubiłem się! Pomocy... Tutaj, dobra, tędy. Tak, i drugie schody na górę. Tak, dokładnie, dokładnie tu. Jest wyjście. Ja pierdzielę, to było przerażające. Po prostu stąd wyjść się nie dało. No głęboko jest ta krypta zasadniczo.
good to see you again. Well, it is my. Co pan House ma z tym wspólnego? Mr. House has everything to do with Vault 21. He tried to get us out before he filled it with concrete. Aha. I almost went ape. So we convinced him. Okay, Sheldon and I, right? We. Czemu to zalał cementem? I don't know. Maybe he didn't. Okay. My vault runs deep and wide. It's filled with corridors. Zauważyłem. He had the right to screw us with the royal shaft anyway. So he saved New Vegas. Woohoo! Now scram and let us go on with. Dobra, spoko. Dla ciebie, dziewczyno słodka, to zrobię. Ujebię pana House'a i ten. Znaczy nie, unieszkodliwię go tylko. Nic specjalnego mu nie zrobię. Unieszkodliwię go troszeczkę i. Michael's Angelos. If someone can blow up the monorail, I guess we're not safe even on the street. Hey. Pracownia Michaela Angelo. Czyli Michała Anioła, nie? No, też wygląda zajebiście, nie? Co tu się kurwa dzieje? Halo? Jest tu jakiś patafian? To może mi cokolwiek powiedzieć? Czy wszedłem tutaj na darmo? Tam jakieś pierdoły. Ile tu warsztatów, Boże Święty. Pod spodem różnych rzeczy jest pełno. Schemat na billboard. Nie widzieliście nas. Tam ktoś chodzi. Idziemy z nim zagadać. O, cześć. Ta, zauważyłem. Piciem czegoś tam. Tu jest. Chodź tu, gnoju. Czyli on robi billboardy, tak? Nie, to jest Kate. Co to za miejsce? This is where all the beautiful signs of the strip become a reality. Okay, kminie. It all comes from Michelangelo's imagination. We do a little work here and there too, sure, but. Okay, kim on jest? He's the reason the strip shines like a star at night. Mike's imagined and built every sign, billboard, and light you'll see around here. Gdzie go znajdę? Check out the back of the shop. He's usually working there. Jak dawno tu pracujesz? Bla bla bla. Powiedz mi coś jeszcze. Nieważne. Ukradłem mu schemat na billboard. Fajnie. Nie wiedziałem, że na to jest jakiś schemat. Gdzie ja tego dupka mógł znaleźć? Gdzie jest zaplecze tak w ogóle? Rozumiem, się nie da przejść. Tam ktoś jest. Nie, to jest ta pracownica, nie? Kurwa, tu jest puste. No to gdzie ten dupek jest, no? Miał być gdzieś na zapleciu. Tu coś jeszcze jest. Tu jest wypoczynek. A, tu jest Michael Angelo. Terminal. Co on tu ma? Chusta na głowę, skórzany pas. Jakieś książki, noże do masła. Nie, raczej mi średnio potrzebne to. Nie, nic ciekawego. Dobra. Wstawaj, dupku. A, on jest też z 21. Ale po prostu ma ich strój. Hello, I am Michael Angelo. How can I... wait. Are you here to deliver more billboard requests? Please tell me you're not a messenger on behalf of Mr. House. Oczywiście działam na polecenie pana House'a, bo inaczej by mnie tu... Co inaczej by mnie tu mogło sprowadzać? Czemu tak się denerwujesz? Because spending myself to the edge of artistic oblivion for Mr. House sums up my existence since I had to leave Vault 21. That's why. Artysta, rzadki widok, co powiesz o sobie? Well, I... not much, really. Vault 21 was my home. My dear home. I left it to explore the outside world. At first it was a marvel to behold. My inspiration flowed true and its works caught Mr. House's attention. That's how I ended up in this place. Okay. Co z nie tak z tym miejscem? I feel haunted by something terrible. Working in such a huge workshop often makes me shiver. Whoa. I can't even leave the strip. Okej, okay, więc strach przed zewnętrznym światem sprawia, że tracisz inspirację. But please keep quiet about it. Without inspiration, I'm as good as a tumbleweed drifting in the barren wasteland. Haha. Medycyna, retoryka, skąd? Naprawdę uwierzyłeś, że czemu się nie spakujesz, nie wrócisz do krypty?
Skłam. Och, to E mam na końcu języka. Co? Agomorofobia? Pomogę. Skłam. I should have known that Mr. House wouldn't have sent just anybody. Anything I might offer to, well, encourage discretion? Hehehe, widzieliście ostatnio cenny szczypiec taśmy klejącej pił 300 kapsli. Odpręż się, żartuję. You were, really? Okay, for a moment I thought you were... Nie chcę okradać biednego gościa, no. Nie, spoko, jestem spoko. Czemu się nie spakujesz, nie wrócisz? No, Mr. House filled it with concrete. Only a few rooms and halls remain. A, to jest twoja siostra. Sara Angelo. Przerażony, jak słyszysz o pani Newhouse. Dobra, dobra. Jakbym miał więcej tam medycyny, to bym mógł mu coś poradzić. Na razie dupa. Nic, jak zajmę się panem House'em, to może coś zdziałam. Chyba się czas iść zająć panem House'em, co wy na to, bo tak generalnie już trochę przejebałem już tego odcinka na takim kolejnym chodzeniu i nie robieniu niczego konkretnego. Zapiszę sobie tylko grę. Wykorzystam wszystkie te 1000 zapisów w końcu. Nikt mnie nie widzi. Potrzebne mi to. Na serio mi to potrzebne, chcę naprawić ten cholerny. A tu jest posterunek RNK, też fajnie. Tu są security... Wow! Ja pierdolę, nie strasz! Kurwa mać, wystraszyłem się, naprawdę. Have a nice day! No... Nie wystraszyłoby was, jakby tak przechodzicie sobie, widzicie, że coś tam jest, nie? Przechodzicie sobie i słyszycie... Have a nice day! Kurwa mać. Dobra. Kwateria żandarmerii wojskowej. Jeszcze to tylko przepatrzymy, idziemy do House'a. Kim jesteś? Rzed W. I got this assignment. I was hoping there'd be more gambling. Tu nic nie ma. Więźniowie. Aga, klucze. Szkoda, że nie mogę z nimi pogadać. Dziesiąty list ze stripu. Ciekawe, czy... Ukrycie. Zauważono. Ukrycie. Fajnie, ukradłem kolejny list. Notatki. Do szeregowy Jackson. Ostatni raz cię posłuchałem. Tak jak radziłeś, poszedłem do baru w Gomorze, uwaliłem się w sztok. Wyrzucili mnie zaklejenie się do tancerek, wylądowałem w rynsztoku i obrzygałem się, a w końcu zgarnęli mnie żandarmi. Obudziłem się dwa dni później w izbie wytrzeźwień dzięki za zmarnowanie mi przepustki ćwoku. Szeregowy Daniels. Ha, ha. Dobrze. Niech cierpią. Nie, myślałem, że to jest kapsel z gwiazdką, ale nie. No dobra, tutaj nie mogę nic zrobić. O, a to mogę otworzyć bez konsekwencji. Kurde. Ah, fucking hell. Jej. Po prostu. A oczywiście stąd już nic nie ukradnę, ale elektryczny pastuch, ciekawe. To amunicja. To jest otwarte. O, pancerz piechoty RNK. Wow! Sobie takiego pancierza zabrać. Sprężynowiec. Dobra. Okej. Teraz tak pokapowałem, bo generalnie jak miałem jakiś tam pancerz tych wielkich kanów, to nie mogłem go dać Bunowi, bo go wypieprzał i jakiś tam zbirów też go wypieprzał, bo żeby należał do tej frakcji, ale na przykład jakby... Ale na przykład Bunowi mógłbym dać generalnie... Generalnie mógłbym dać Bunowi... Jak to się nazywa? Mógłbym dać Bunowi pancerz właśnie RNK, ponieważ on kiedyś służył w RNK i ma nawet beret pierwszego zwiadowczego, tak? Tak samo jak jej mogłem dać pancerz wspomagany Bractwa Stali, bo ona jest Bractwa Stali. Miała szkolenie. Ambasada RNK. Dobra, idziemy do ambasady jeszcze. Liza O'Malley. Welcome to the NCR Embassy. How can I help you? Sobą. Nie, co możesz mi powiedzieć o ambasadzie? Dobra. Ambasador Crocker. Ambasador? Właśnie, szukam go. Nie wiem po co, ale szukam. Aha,
I don't have time to give my life story to everyone that passes through. Is there something I can actually help you with? Sorry. Nic. Coś chciałem od ambasadora, nie? Pamiętacie, że miałem iść do niego, ale nie pamiętam ni cholery dlaczego. Nie, to jak za każdym razem wchodzić na początek do szafy. Są koszary. Kible. Wow, ktoś ma tutaj dużo książek. Szkoda, że nie da się ich tak ładnie ustawiać już, jak się je weźmie, nie? Bo bym chętnie je stąd na przykład zabrał i ustawił, nie wiem, w jakimś swoim mieszkanku. Mieć tak dużo książek. A fajnie by tak było. Znaczy ogólnie, wiecie, fajnie by tak było mieć takie prawdziwe książki w prawdziwym życiu, mieć takie szafy pełne książek. No nieważne. Ty jesteś ambasadorem? Nie. Holotaśma. Raport końcowy ambasadora Filipa Grangera. Mógłbyś stąd wyjść na przykład? Tam jest, tam masz wyjście. O, przesuńcie się mu. What is it? Dokładnie. Zapiszę sobie tylko grę. Może na jakimś innym? Może ile tego jest. Dobra, może być nawet tu. Co za różnica. Ważne, że tracę karmę. Raport końcowy. Ambasador Filip Granger. Moja kadencja dobiega końca, więc pozwolę sobie podsumować moje dokonania. Niestety nie ma ich wiele. Polityka między rodzinami a panem Hausem sprawiła, że niesamowicie trudno jest porozumieć się z każdą ze stron. Omerta to grupa obleśnych szumowin udających kogoś, kim nie są. Stowarzyszenie Białych Rękawiczek jest straszne. Dzieje się z nimi coś dziwnego i chyba nie chcę wiedzieć co. Prezesi to zbiry ubierające się w modne garnitury i udające luzaków. Dziwię się, że wytrzymali tak długo i się nie pozabijali, chociaż to pewnie zasługa pana Hausa i jego sekuritronów. Nasze zadanie tu jest już ustalone. Żałuję, że moja kadencja nie była owocniejsza, ale cieszę się na powrót do RNK Filip Granger. No to w sumie gówno. Mi to dało. Ej, what the fuck? Zamknąłem się za drzwiami, no. Hunter style, normalnie, dobra. No i gdzie ten pała? Tu jesteś. No właśnie, miałem do niego przyjść, nie? Słucham. I'm sure you've noticed that things are a little tense around here with all the issues between the NCR, the Legion, and Mr. House. Tak. It doesn't take a genius to see that something big is going to happen soon. To be honest with you, the NCR is in a tight spot. But if we fail now, it's the people here that are going to suffer the most. Coś w tym jest. I'm not willing to let that happen. And I don't think you're the kind of person that would either. To the northeast is a settlement. The locals here call them boomers. They are sitting on a munition stockpile that would be invaluable to us. Oh. I'd like you to get in contact with them and then do whatever it takes to convince them to help us. Okay. Unfortunately, the boomers keep to themselves and are, let's say, hostile to all outsiders. That's why I need someone like you. Okay. Someone with your background and reputation would have a better chance of reaching them than anyone I have available. In exchange for your help, you would receive complete amnesty for any past. Ja nie mam żadnych przestępstw. As well as additional benefits and perks. Do you think you would be able to do that? Myślę, że tak. Much appreciated. Once you've talked to them, come. Okay. Thanks for doing this. Remember, we need their rzeczy, które wybuchają. Zagrajmy partyjkę karawany. Przekonaj boomersów. Okej, spoko. Will do. Końcowy ambasador Susanny Edith. Ale to już tego nie mogę zrobić, bo on tu siedzi. Musiałby stąd wyjść. Dobra. Jedźmy stąd. Wychodzimy. I zróbmy to, co mieliśmy zrobić od samego początku. Czyli idźmy do pana Hausa i spróbujmy go odrobinkę unieszkodliwić. Chociaż generalnie ten platynowy szton. Nie wiem w sumie w jakiej kolejności najlepiej byłoby to zrobić. Nie, już wolałbym najpierw mieć ten szton. Chociaż jak będę miał ten szton, to co zrobię niby? Dam mu go i wtedy dupa, nie? Zostawmy pana Hausa na razie. Potrzebuję lepszej reputacji tutaj. Jeszcze. Bo nie mam. Nie ma innej bramy stąd, nie? Do wyjścia.
Ewentualnie kolejką, teoretycznie. Dobra, idźmy w takim razie do Omerty. I generalnie możemy skończyć to zadanie, znaczy popchnąć to zadanie z Joanną. Jeszcze bym skończył zadanie z... Dla Garretów czy Van Graffów? Dla Van Graffów, tak. Hey, no one but Omertas are allowed. Spoko. Pytanie, które z nich mi podjebało broń? Możliwe, że oni. Gdzie się to wychodziło? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Tak. Na dziedziniec. I do Joanny jest do góry. Mam nadzieję, że siedzi w tym swoim pokoju. Nie ma jej tu. Ale pokazany mam cały czas znacznik. Jakie mam zadanie ustalone? Akurat dobre. Zajebiście. Nie no, pokazuję teraz wejdź do pokoju Joanny. Teraz pokazuję wyjdź z pokoju Joanny. Jej, tak z dużym sensem. A nie, ona jest tutaj poniżej po prostu. Hey there, gorgeous. I knew you'd be back soon enough. Szkoda, że nie da się kamery przesunąć w górę, w dół. Bardziej w dół. Mam wiadomość. What? Have you seen him? Have you talked to him? Kiedy to chce się stąd wydostać? I... Look, we can't talk here. If you think you can help me, follow me to my room, please. Okej. Follow me, hun. Okej. To się gapisz, okularniku jeden. Chodźmy. Nie blokujcie ty, Joanny. Poczekamy na nią tu. Prześpię się może z godzinę. Nie no, autentycznie. Teraz już powinna być. O, jest. Hey, what's up? Nie pal, łe. Chodźmy do twojego pokoju. Jesteśmy. Hey, what's up? Porozmawiamy o Carlitosie. Carlitos chce się stąd wydostać. Kurwa, coś się zbugowało. Wyjdźmy. This place smells like booze and sex. That's why I... What super. The fuck are you looking at? Na twoje cycki, spieprzaj. Nie mogę chyba być przed nią tutaj. Hey, what's up? It does? Wait. Teraz się odblokowało. I can't leave my girls here. And where would we go even if we escape? No, it's too risky. We'll all end up dead. Zaufaj mi, ze mną będziesz bezpieczna. You sound so sure. Damn it all. You better not make me regret this later. But the Omertas will want us dead. What are we going to do about that? Nigdy więcej ich nie zobaczysz, masz na to moje słowo. To be free and with Carlitos again. Tell him that I still... I... Never mind. Let Carlitos know that we'll be ready when you are. Okej. Żona postanowiła uciec, porozmawiaj o decyzji. O Boże, nie martw się, że... Nie martw się, powiem mu, że cieszę się na wiadomość od niego. Dobra. Do moich poprzednich pytań. Dobra, do widzenia. O Boże. Gówno się udało ustalić tak naprawdę. Teraz mam iść do niego. Nie wiem, cały czas się zastanawiam nad tym, czy... Już teraz unieszkodliwić pana House'a? On się wydawał dobry być, no ale nasłuchałem się troszeczkę teraz o nim zasadniczo. I no. Gdzie jest moja piła mechaniczna do ciężkiej cholery? Czemu nie mam piły mechanicznej? Czemu ona nie ma piły mechanicznej? Nie wiem, kiedy to się stało. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Kurwa, znowu nie ma ten. Ooh,
got something good for me? Znowu nie ma żadnego tego uzbrojenia ona. Ja dostaję, ale ona już nie. No kurwa mać, odbierają jej za każdym razem uzbrojenie i nie oddają jej. Mi tak, ale jej już nie. Co za chuje. Dobra, nic, zakończymy tu odcinek. Kolejny odcinek takiego chodzenia i gadania z ludźmi, no ale tak bywa. Także cóż, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć.